Dziękujemy firmie Adam za zasponsorowanie mioteł i fajnych szufli do oddalenia całego szlamu. Pozdrawiamy, firma Adam z Düsseldorfu. Jesteśmy dzisiaj w Erkrad, a ze mną jest Krystian Kornalski. W sumie można powiedzieć, to jest pomysłodawca zbiórki właśnie darów dla powodzian z regionu Kłodzka. Ale gdzie dokładnie, dla kogo i dlaczego zbiera Krystian, właśnie za chwileczkę się dowiemy. Dzień dobry, Krystianie. Dzień dobry, witam wszystkich polonijnych i nie tylko polonijnych ludzi, dobrych ludzi i ogólnie wszystkich na całym świecie. Pomysł się wziął, można powiedzieć, z powodzi tysiąclecia w 1997 roku. Tam sam jeszcze chodziłem z rodziną, z kuzynami, którzy wszyscy byli, można powiedzieć, zalani na Kozanowie, Wrocław Kozanów. Chroniliśmy wały, chroniliśmy wszystko dookoła. No i to zostało już w człowieku i od tej pory staram się ludziom jak najlepiej pomagać. Gram sam w piłkę i może też stąd ten pomysł, że po prostu wokół siebie mam bardzo dużo ludzi, których mi pomagają. Obecnie piłkarski klub SSV Erkrad, tutaj niedaleko Düsseldorfu, który udostępnił mi po prostu kawałek ziemi, kawałek garażu i wszystkiego, żebym mógł te dary po prostu dla powodzian zebrać. Centralnie będziemy się kierowali w Kotlinę Kłodzką. Będziemy starali się wszystkie te wsie, małe miejscowości objechać. Ja sam będę wyjeżdżał we wtorek w nocy. Po drodze będę zabierał mojego kuzyna i jeszcze jednego kolegę i będziemy jechali z wszystkim tym, co będzie przekazane, plus jeszcze to, co dokupimy na miejscu, co jest najpotrzebniejsze. Wczoraj też na meczu Fortuna Düsseldorf zebraliśmy bardzo dużo kubeczków. One były jako kaucja w 1 euro. Dostaliśmy, można powiedzieć, ogromną sumę. Nie wiem, czy to mogę powiedzieć w telewizji, no ale na kilkadziesiąt łopat na pewno wystarczy i na miotły, żeby ten cały szlam, można było powiedzieć, wyprzeć z domów, z budynków i tak dalej. Także zapraszam wszystkich na SSV Erkrad, to jest plac przy parku Freiheitstrasse 46. Jesteśmy do godziny 17, a w razie ktoś mnie już nie zastanie, proszę dzwonić pod numer 0173 715 4455. Jestem w stanie do Państwa dojechać, jak jesteście z regionu, do 50 km i odebrać od Państwa to, co macie dla powodzian. Najczęściej używane rzeczy to są środki czystości, łopaty, szczotki, gumowe rękawice. No i sami Państwo wiecie co, no wszystko to, co powodzian dotknęło. No i wsparcie. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, Krystian Kornalski. Krystianie, powiedzmy dokładnie, jesteśmy koło Düsseldorfu i promień 50 km od Düsseldorfu. Tak, promień 50 km od Düsseldorfu, no to mówimy już Essen, Gelsenkirchen, Mettmann, Leverkusen, Langenfeld, no wszystko, co jest w obrębie. Jak ktoś mi zadzwoni teraz, że mam przyjechać 50 km po jakąś jedną łyżeczkę, no to tak naprawdę dajmy sobie spokój, ale jak naprawdę jesteście Państwo w sile i macie dużo rodaków, czy to nawet nie muszą być rodacy, tutaj przychodzą też z różnych nacjonalnych, można powiedzieć, ugrupowań ludności i przynoszą te dary, nie? Czy to są Syryjczycy, czy to są muzułmanie, czy to są ortodoksi, po prostu wszyscy pomagają nam i na pomoc się przydaje i karma wraca, tak jak ja to mówię. Jak powiedziałeś, wyjeżdżasz we wtorek. Powiedz mi, czy w przyszłym tygodniu też jeszcze będzie możliwość gdzieś do jednego miejsca przywozić te rzeczy? Czy mają się z Tobą kontaktować najlepiej? Proszę się najlepiej już ze mną od razu kontaktować, bo ja już nie będę przez co najmniej te 2-3 dni na miejscu od wyjazdu, bo po prostu chcę też na miejscu zakasać rękawy po prostu i pomóc tym powodziom. Nie tylko rozdać te rzeczy i wrócić, tylko po prostu jak najwięcej chcę zrobić też
dla ojczyzny. Po prostu mam też, można powiedzieć, taką no, średnią firmę budowlaną i po prostu wszystko, co słyszałem, jest potrzebne, czy młoty pneumatyczne do kucia, czy jakieś wiertarki, wszystko zabieram ze sobą i wszystko to, co mam, mogę oddać i zostawić tam. Naturalnie też materiały budowlane będą potrzebne w najbliższym czasie, także kto będzie mógł i kto będzie hojny, to proszę albo o jakiś materiał, albo o jakąś małą darowniznę. Naturalnie wszystko z rachunkiem będzie pokwitowane. My jesteśmy w telewizji, także nic do naszych kieszeni, wszystko dla powodzian w Kotlinie Kłodzkiej. Dziękuję Ci bardzo, Krystianie. Życzę wielu, wielu darów, powodzenia i oczywiście super, super pobytu w Polsce, żeby skutecznie pomóc naszym biednym powodzianom. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również, pozdrawiam i życzę miłej niedzieli. Proszę Państwa, właśnie rozmawiałam z Krystianem Kornalskim, który zorganizował dzisiaj tutaj zbiórkę darów, ale w przyszłości on już wyjeżdża do Polski. To, co powiedział, będzie tam czynił, a jeżeli będziecie mieli ochotę nadal wspomóc go, przynieść dary, czy coś podarować, nawet jeżeli będą to sumy pieniężne, zawsze można za te pieniądze kupić potrzebne rzeczy, skontaktujcie się z Krystianem. Telefon i link do niego będzie pod tym filmem. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do PPTV Sylwia Płonka. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.